Ja Wojtek Kraszek. Kolejna codzienna inspiracja. Tym razem ona jest nieodłącznie związana z pędzawym grą. Ta codzienna inspiracja opiera się stricte na konkretnych pozycjach pentatoniki molowej. Kto z Was zna pentatonikę w pozycji pierwszej? Pięć osiem, pięć siedem. To jest pozycja pierwsza. Pozycja druga byłaby oczywiście od dźwięku tego, na którym kończymy, czyli od ósmego progu, oprócz jaki znak mi wyszedł. O cholera. Od ósmego progu mamy 8, 10. Zostały dźwięki. Nie będę pokazywał, bo akurat tym razem ich nie używamy. Czyli 8, 10 na najgrubszej, 7, 10 na strunie piątej. Na strunie z kolei tej też najgrubszej, szóstej. Pierwsza pozycja ma 5, 8, 5, 7 na strunie A. I tutaj jest pozycja piąta, czyli to była pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Piąta byłaby tutaj, więc piąta też tak samo jest tutaj. Czyli jest 3-5 na najgrubszej i 3-5 najcieńszej. I teraz ten pomysł, uwaga. Akurat się zaczyna właśnie cały ten motyw od struny piątej A, tak jak pokazywałem w tych pozycjach. 7-5 w zwolnionym tempie. Schemat, który powtarza się przy każdej z tych pozycji. No i jest taki może trochę taki właśnie bardziej rockowy, nie jest jakiś stricte def czy coś takiego mocnego. Sam motyw jest fajny, jednak on samoistnie trudno mu egzystować, ponieważ no, to jest tylko taki motyw, który po prostu taka melodyjka, która powstaje. Oczywiście zaczyna się dopiero fajnie brzmieć właśnie w momencie drugiej gitary, którą można byłoby dołożyć podkład jakiś do tego, załóżmy w dźwięku, od dźwięku tonicznego od A. Na przykład taki motyw, oczywiście to jest dowolna interpretacja, dowolna kolejność i tak dalej, byleby to fajnie brzmiało. No drugi motyw to byłby 5-3, na tej samej zasadzie 100, tylko że progi mamy 5-3, na strunach dwóch najgrubszych. Łapiecie. Wiem, że troszeczkę może to słabo widać, bez zooma i takich barierów. Ostatni motyw to byłby 10-7, no i 10-8.
No i tu oczywiście możemy to zacząć modyfikować. No jeśli powiedzmy zaczynamy od tego motywu. To jest taka moja różna interpretacja, są gdzieś jakieś słabe tego punkty, jednak no widzicie, to chodzi mi głównie o to w tym przykładzie, że z prostego motywu, który tutaj mamy, może prosty, nie dla każdego może to byłoby idealnie na palce do zagrania, jednak z dosyć prostego motywu można zacząć rozwijać go, można właśnie go modyfikować. Oczywiście nieodzowna tu będzie też obecność drugiej gitary, naturalnie bardzo dobrze byłoby, gdyby każdy z Was sobie ten podkład dogrywał, nie czekał na kolegów zespołu, którzy mieliby dopiero coś stworzyć, tylko tak jak już nieraz mówiłem, samemu nagrać podkład, samemu zrobić do niego melodię, do tej melodii zrobić podkład, rozwijać go i modyfikować, więc mam nadzieję, że to jakoś Was troszeczkę zainspirowało do tworzenia. No, myślę, że to jest dobry przykład i papatki do następnego spotkania.